Na skutek dwóch rozbiorów państwo polskie zaczęło ulegać powoli likwidacji, gdyż większość jego obszaru zostało podzielone pomiędzy Rosję, Prusy i Austrię. Zwiększały się uciski i represje na ludność polską, która znalazła się pod zaborami. Jednak Polacy, naród dumny i waleczny, śmiało podejmowali próby sprzeciwne. Organizacje spiskowe zaczęły organizować wystąpienie przeciwko zaborcom. Polacy, wyrwani do walki przez katolicką Kościuszkę, wystąpili zbrojnie w marcu 1794 roku. Doszło do wielu pocieszeń i bitew. Jednak pomimo wielu starań powstanie upadło. Klęska powstania przyczyniła się do ponownego spotkania przedstawicieli Rosji, Prus i Austrii, którzy 24 października 1975 roku podpisali porozumienie dotyczące podziału ziem polskich. Polska jako odrębne państwo zniknęła z mapy Europy. Był to smutny czas w historii naszej ojczyzny. Nie było polskiego rządu, ani wojska, ani stolicy. Nie wolno było używać polskiej flagi ani godła, a za mówienie po polsku dzieci były karane, a dorośli trafiali do więzienia. Żegnaj nam, żegnaj, droga kraina, żegnaj nam kraj ojczysty, niech dzisiaj na jeszcze krew i łzy płyną, niech cię upoją tyrany, krew i łzy smogą wszelkie kajdany, nędzę i ucisk przemitą. A Polsko święta, Twe imię podziękuj pokojomu, podzuchłych domu, prawdzie jakieś nieprawdy o Tobie mówiono, mówiono, że jesteś święta, mówiono, że leżysz w grobie. Nie ma już Polski na łapach Europy. Zaborcy nie pozwalają zawładać naszą nową ojczyzną, ale my, rodzice, polscy dzieciom naszym, dziedzictwo polskie, przekazywać i pielęgnować będziemy. Naszych synów wychowywać będziemy na walecznych żołnierzy i honorowych Polaków. Przysięgamy! My, polscy nauczyciele, pomimo zakazów polskiej mowy, uczyć będziemy. Będziemy krzewić polską kulturę i naukę. Zaszczepimy w umysłach naszych dzieci miłość do Polski i ducha walki. Wychowamy ich na prawnych obywateli państwa polskiego. Przysięgamy. My, polscy księża, bronić będziemy wiary chrześcijańskiej. Będziemy wspierać naród polski w walce z zaborcami. Pielęgnować będziemy kulturę i mowę polską. Przysięgamy. Chociaż Polski nie było na mapach Europy, Polacy czynili wysiłki, aby odzyskać wolność. Jan Henryk Dąbrowski utworzył Legiony Polskie we Włoszech. Zaczęły się spełniać, ale dopiero w początkach XX wieku. Człowiekiem, który przyczynił się do odzyskania niepodległości, był Józef Piłsudski, twórca Legionów Polskich we Włoszech, który 3 sierpnia 1914 roku na krakowskich Oleandrach zwrócił się do młodych ludzi w patriotycznym uniesieniu. Żołnierze, spotkał was ten zaszczyt niezmierny, że pierwsi pójdziecie do królestwa i przestąpicie granicę rosyjskiego zaboru jako czołowa kolumna Wojska Polskiego idącego walczyć za oswobodzenie ojczyzny. Patrzę na was jako na kadry, z których rozwinąć się ma przyszła Armia Polska i pozdrawiam was jako pierwszą kadrową kompanię.